Cieszmy się z małych rzeczy.
Pamiętajcie o tych, co powrotu nie mają. Pamiętajcie. Proszę złożyć. Śląsk Cieszyński przybrał formę bratobójczej wojny. No i ta właśnie kilkudniowa, siedmiodniowa wojna to praktycznie była, pozostawiła na naszej ziemi bardzo dużo ofiar. Może najwięcej, ja nie jestem tak zorientowana w całym Śląsku, ale najwięcej chyba u nas w Stonawie. Młodzi żołnierze, którzy tutaj byli właśnie wysłani, aby bronić tego skrawka ziemi. Żołnierze 12 Pułku Piechoty Wadowickiej położyli życie za to, aby my mogliśmy żyć jako Polacy, niestety już nie w naszej polskiej ziemi, ale na ziemi czeskiej. Mogiła ta w tym właśnie 19 roku pola stonowskie zroszone były obficie krwią polskiego żołnierza, który bronił tego skrawka ziemi. I tak jak tam jest napisane, przechodni powiedz Polsce, tu leży jej syny, posłuszni jej prawom do ostatniej godziny. I tak było właśnie. Zostali niestety pomordowani. Tylko nieliczni zostali, polegli w tej właśnie bratobójczej wojnie jako żołnierze. Inni po prostu w bestialski sposób, bo tak to można nazwać, zostali zadźgani bagnetami, kolbami karabinów, rozbite ich czaszki. No i co tu więcej gadać, no to jest bardzo smutne. Dlatego na tablicy tutaj widzicie pamięci poległych i pomordowanych, ponieważ właściwie zostali większość z nich, 17 z nich została pomordowanych, 3 tylko zginęło od karabinu czy od czegoś. Pamiętacie takiego, on już świętej pamięci, Jan Peszko, on kiedyś kandydował na prezydenta. Właśnie, ja będę o tym mówiła. A ty go znasz, ty, właśnie, będę, bo tu kolega, o tym mówiła. Kolega jest... Mogiła ta, bo to jest właśnie mogiła, odtąd aż po koniec. No tam bo na koniec, tu 20 ich tutaj było ułożonych, długo była bezimienna. Myśmy wiedzieli, że tu spoczywają żołnierze polscy, nie znaliśmy ich nazwisk, nie wiedzieliśmy skąd byli. Dopiero właśnie dzięki doktorowi Pyszce, pochodzącego tutaj tam od Jabłonkowa gdzieś, ale później wyemigrował i żył w Bazylei, a jak tutaj wspomniał już pan, że on również kandydował na prezydenta Polski. Dzięki niemu właśnie został ufundowany ten pomnik. Całe to tutaj, które widzicie, a najważniejsze, że ta tablica. Po prostu zdobyli w archiwum kościelnym parafii, zdobyli nazwiska, ale nie wszystkich, ponieważ żołnierze ci, którzy byli rozsiani po całej po prostu Stonawie, niektórzy byli obnażeni i bez dokumentów. Także niektórzy tutaj mają nazwiska i imiona, inni nieznane, nieznane. 2, 4, 6, 7 nieznanych. No i właśnie to miejsce, dzięki temu, że już tablica jest, już zna się nawet nazwiska, dzięki temu to miejsce jeszcze bardziej ożyło, ponieważ ono nigdy nie było zapomniane, chociaż nie wolno było o tym u nas w ogóle wspominać i mówić. To miejsce było po prostu miejscem tabu. Tam nosi Stonawa pamięta, ale to bardzo mało wyszło.
ponieważ nie wolno było to nawet drukować, ponieważ on tam we wstępie oskarża po prostu dowódców, oskarża Masaryka, ówczesnego prezydenta, bo to właściwie jego była sprawa, a ci żołnierze walczący tutaj pod dowództwem pułkownika Sznajdarka, wyście byli we Wędryni? Byliśmy, tak. No. A nie pokazali Wunka, zbudowali pomnik Sznajderkowi? Nie. No, tam to po prostu, no ten pułkownik, który dowodził tymi wojskami czeskimi tutaj, jak była ta agresja. No. To tam niedawno teraz tu takie mamy, mieliśmy kontrowersje. Ja, to no, było. Panu, było. Tak? Mówili o tym. No. Wybudowali sobie tam pomnik Sznajderkowi. Ale to potem... Czesi, nie? No. Czesi, no, no. Oczywiście, że Czesi. No. No. Także nasi się tu nie zgodzili, były bunty. Tak potem jakoś się stało, że kiedy... Jak przekazali potem no te zwłoki i szczątki, zwłoki wielkiej figury. We'll be right back.